Cześć, mam na imię Martyna i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj wykonamy sobie praktykę, która wzmocni mięśnie naszego brzucha, ale porozciągamy się trochę i wzmocnimy całe ciało również. Zacznijmy od siadu na piętach. Kręgosłup prosty. Bierzemy kilka wdechów i wydechów. Dłonie możemy odłożyć na udach. Uspokojmy myśli i przygotujmy się do dzisiejszej praktyki. Ręce chwytamy z tyłu, otwieramy klatkę piersiową, rozciągamy ramiona, patrzymy w górę, bierzemy głęboki wdech i spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech, a na wydechu odkładamy ciało do skłonu. Czoło odkładamy na macie, a ręce cały czas są wzniesione do nieba. Rozciągają ramiona, otwierają klatkę piersiową. To taka pozycja dziecka, ale dodatkowo rozciągamy ramiona. Kolana możemy dać na tyle szeroko, aby było nam wygodnie. I bierzemy w tej pozycji kilka wdechów i wydechów, a następnie wracamy do siadu, cały czas ręce z tyłu. Rozluźniamy ręce i bierzemy głęboki wdech, unosząc je do góry. Na wydechu przechodzimy do pozycji klęku podpartego. Rozciągniemy i rozgrzejemy kręgosłup. Na wdechu pozycja krowy, a na wydechu koci grzbiet, głowa między ramionami. Jeszcze raz wdech, pozycja krowy. I wydech do pozycji kociego grzbietu. Rozgrzewamy nasze ciało. Pozycja neutralna, kręgosłup prosty. I zaczynamy. Unosimy prawą nogę do tyłu, prosta. I wykonamy kilka pompek. Na wdechu do góry. Z wydechem opuszczamy ciało do pompki. Cały czas trzymamy mocny brzuch, mocną nogę. Jeszcze kilka. Odkładamy kolano na matę i to samo na drugą stronę. Lewa noga do tyłu, daleko i kilka pompek. Wzmacniamy brzuch, ramiona, silna noga. Wzmacnia się też pośladek. Joga na brzuch, ale wzmacniamy też inne partie ciała. Świetnie. Odkładamy kolano na matę i na chwilę rolujemy kręgosłup do pozycji dziecka. Rozciągniemy trochę ramiona. Takie pompki są dosyć wymagające, ale pięknie kształtują nasze barki. Na wdechu przechodzimy do psa z głową do góry albo do kobry. Na wydechu wracamy do pozycji dziecka. Zrobimy kilka takich przejść. Na wdechu pies z głową do góry. Rozciągamy brzuch. I na wydechu pozycja dziecka. Rozciągamy kręgosłup. Jeszcze raz. Wdech. Pies z głową do góry lub kobra. Na wydechu pozycja dziecka. Świetnie. Jeszcze raz wdech. A na wydechu podwijamy palce stóp, unosimy biodra i przechodzimy do psa z głową do dołu. Możemy trochę rozgrzać nogi, pochodzić w psie. Ważne, aby kręgosłup był wyprostowany. Nogi mogą być delikatnie ugięte. Bierzemy w tym psie kilka wdechów i wydechów. Jeszcze możemy trochę rozgrzewać nogi. Świetnie. Kręgosłup prosty. A na wydechu przechodzimy do klęku podpartego. Jeszcze raz wyciągamy prawą nogę i wyciągamy prawą rękę. Wyzwanie. Na wdechu zbliżamy dłoń do stopy, na wydechu wracamy. Wdech, dłoń do stopy, wydech w jednej linii. Świetnie. Kilka powtórzeń. W swoim tempie, jeżeli się przewracasz, nic się nie dzieje. Podnieś się, uśmiechnij i wróć do pozycji. Robimy to samo na drugą stronę. Lewa noga do tyłu,
i lewa ręka do przodu. Równowaga i zaczynamy. Świetnie. Kilka razy. Dłoń do stopy. Równowaga może troszeczkę tutaj szwankować, ale nic się nie przejmuj. Wróć do pozycji i spróbuj jeszcze raz. Pamiętaj, przy każdej praktyce twoja równowaga się poprawia. Wróć do kręgu podpartego, podwiń palce stóp i przejdź do pozycji psa z głową do dołu. Odpoczniemy troszeczkę w tej pozycji. Następnie uginamy kolana i przechodzimy na początek maty. Do połowy w górę, kręgosłup prosty, na wydechu przechodzimy do skłonu. Na wdechu rolujemy całe ciało do góry, unosząc dłonie. Na wydechu opuszczamy dłonie na wysokości serca. Świetnie, odpocznijmy troszkę w tej pozycji. Rozłóż dłonie po boku. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. Na kolejnym wdechu unosimy dłonie do góry, a na wydechu przechodzimy do skłonu, a następnie do siadu. Usiądź wygodnie na środku maty. Odłóż dłonie za sobą, a kolana unieś pod kątem 90 stopni. Jeżeli możesz, dłonie układamy wzdłuż nóg. Świetnie, utrzymuj równowagę. To bardzo trudna pozycja. To jest pozycja okrętu. Jeżeli możesz, wyprostuj nogi na chwileczkę. Wróć do ugiętych. Jeszcze raz na sekundę. Prostujemy nogi, wracamy do ugiętych. I jeżeli możesz, wytrzymaj troszeczkę dłużej z prostymi nogami. Pamiętaj, by kręgosłup był prosty. I przechodzimy do leżenia, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Możemy w tej pozycji się troszeczkę pobujać, rozmasować kręgosłup. Pozycja okrętu jest wymagająca, ale pięknie wzmacnia mięśnie naszego brzucha. Odłóż stopy na matę, blisko pośladków, a następnie unosimy biodra do góry. Mocny brzuch do takiej pozycji półmostka. Świetnie. Wytrzymaj chwilkę i z wydechem opuszczamy biodra na mat. Wdech, biodra do góry, mocny brzuch, mocne pośladki. I z wydechem odkładamy je na matę. Świetnie. Jeszcze raz. Spokojny wdech, biodra w górę. A na wydechu odkładamy biodra na matę. Świetnie. Jeszcze raz. Półmostek. Wytrzymujemy chwilę i odkładamy biodra na matę. Jeszcze raz przyciągamy kolana do klatki piersiowej. I teraz przez takie delikatne bujanie przechodzimy do siadu. Odkładamy dłonie za sobą, nogi proste, palce stóp obciągnięte i przechodzimy do odwróconej deski. Wracamy do siadu. Na wdechu biodra do góry, pozycja odwróconej deski, brzuch mocny. Wytrzymujemy chwilę i wracamy do siadu. Świetnie. Wdech, deska, patrzymy w górę albo do przodu i wracamy do siadu na wydechu. Świetnie, mocny brzuch, na wdechu deska, mocny brzuch, chwilę wytrzymujemy i wracamy do siadu. Jeszcze raz, deska na wdechu, całe ciało napięte i wydech, wracamy do siadu. Bierzemy wdech i z wydechem rolujemy ciało do pozycji relaksacyjnej Shavasana. Ale zostaniemy w tej pozycji tylko chwilkę, tak żeby odpocząć, bo czeka nas jeszcze jedno małe wyzwanie. Dlatego zamykamy oczy, bierzemy głęboki wdech i spokojny wydech. Takie małe wytchnienie przed wyzwaniem. Weź głęboki wdech i spokojny wydech.
Skup się na tej chwili, na tej praktyce. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. I poprzez rolowanie wracamy do siadu, a następnie przechodzimy do pozycji deski. Brzuch mocny, ramiona mocne, dłonie znajdą się pod ramionami. Świetnie. Przechodzimy na przedramiona. Jesteśmy w desce na przedramionach, cały czas brzuch mocny. I przenosimy biodra z prawej na lewą. Ćwiczymy naszą talię, nasz brzuch w swoim tempie. Łokcie znajdują się pod ramionami. Wytrzymaj chwilę. Lewa i prawa strony. Lewa i prawa. Twoje biodro nie musi dotykać maty, ale staraj się. I zostajemy na chwileczkę w desce na przedramionach, brzuch mocny i odkładamy ciało na matę. Dłonie przy klatce piersiowej i unosimy na wdechu ciało do pozycji kobry. Rozciągamy brzuch, otwieramy klatkę piersiową, nogi mocne, na wydechu do leżenia. Wdech do pozycji kobry. Świetnie. I z wydechem odkładamy ciało na matę. Jeszcze jeden głęboki wdech. Super. Jeszcze chwila i już kończymy. I z wydechem odkładamy ciało na matę. Wdech. Kobra. Rozciągnięty brzuch. Patrzymy przed siebie. Plecy mocne. Wydech. Czoło na matę. Wdech. Kobra. Wytrzymujemy chwilę. I wydech. Odkładamy ciało na matę. Na kolejnym wdechu przechodzimy do kobry lub psa z głową do góry i podwijamy palce stóp, unosząc biodra do psa z głową do dołu. Na następnym wdechu przechodzimy do deski i od razu przechodzimy do deski na prawą stronę. Lewa ręka wysoko, wysoko do góry, brzuch mocny. Wracamy do deski i przechodzimy do deski na lewą stronę. Brzuch mocny, brzuch trzyma równowagę. Wytrzymujemy chwileczkę. I wracamy do pozycji deski. Wytrzymujemy chwilę, trzymamy brzuch mocny. Jeszcze raz deska na prawą stronę. Mocny brzuch, trzyma równowagę. Ręka w górze, lewa. Wracamy do deski. I jeszcze raz deska na lewą stronę. Prawa ręka w górze. Cały czas mocny brzuch. I wracamy do deski. Świetnie. Chwilę wytrzymujemy, schodzimy do kija. Do psa z głową do góry na wdechu i na wydechu do psa z głową do dołu. Kręgosłup prosty. Czujemy, jak rozciągają się nasze nogi, nasz kręgosłup, odpoczywamy. I na wdechu przechodzimy do klęku, a następnie do pozycji dziecka. Odpoczywamy chwilę w tej pozycji. Rozciągamy nasz kręgosłup. Deski były bardzo wymagające, ale pięknie kształtują mięśnie brzucha. W pozycji dziecka odpocznijmy chwilę. Możemy mieć ręce przed sobą, możemy zrobić z nich taką poduszeczkę, tak żeby było nam wygodnie. Bierzemy kilka spokojnych wdechów i wydechów. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę, możemy odłożyć czoło na macie, a ręce po bokach ciała. Ja bardzo lubię tą wersję pozycji dziecka. Na wdechu rolujemy ciało do siadu i przechodzimy do wygodnego siadu skrzyżnego. To już koniec. Bierzemy głęboki wdech, unosząc dłonie do góry i z wydechem opuszczamy je na wysokość serca. To była piękna praktyka wzmacniająca. Podziękuj sobie za czas, za ten moment, za tą dobroć, którą dla siebie robisz. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. Unieś dłonie do góry z wdechem, a z wydechem opuść je na wysokość serca. Namaste. Bardzo Ci dziękuję za tą praktykę. Cieszę się, że mogliśmy razem praktykować. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia na kolejnych praktykach.
Przesyłam Ci całą moją dobrą energię i miłość.